Tylko dla dorosłych w Chili Z. Kamila Raczyńska, edukatorka seksualna, pracująca również z mężczyznami jest dzisiaj ze mną i o mężczyznach rozmawiać będziemy. Dzień dobry, cześć. Witaj, hej. Wszystko a propos raportu, który ukazał się niedawno, zrozumieć, rzeczywist... zrozumieć męskość, rzeczywistość polskiego mężczyzny na zlecenie Gedeon Richter Polska. Pojawiło się kilka ciekawych danych. No, mę... Można powiedzieć, że model męskości się zmienia, ale to jest oczywiście, znaczy często jest tak, że zmiana jest obarczona jakimś kryzysem, i sporo mężczyzn jednak czuje, że Nadsz nadeszło coś takiego jak kryzys męskości. E, tak, chociaż przyznam szczerze, e, że gdy się pierwszy raz e, zetknęłam z danymi, mm, na które czekałam no, w dużym napięciu, mm. bo, bo też między innymi układałam część pytań i byłam bardzo ciekawa w tym badaniu, więc byłam bardzo ciekawa e, na ile jakieś moje hipotezy robocze się, się potwierdzą, to i tak myślałam, że więcej mężczyzn powie, że, że kryzys męskości jest. Mm. To był jakiś jednak e, e, niewielki odsetek, tam chyba Około 20%, tak, tak, zaznaczyło. No, ale też omawiając dzisiaj to badanie, ja bym chciała zacząć od tego, że musimy pamiętać, że to są jednak deklaracje, mhm. nie? a deklaracje nadal się często rozjeżdżają z rzeczywistością. Więc mam takie przemyślenia, że to, co nam pokazuje to badanie, to jest no, jakaś taka wizja męskości, nowa wizja męskości, która się wyłania, polskiego mężczyzny. No, natomiast praktyka, nadal, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, yy, gdzie mężczyźni hmm, no są nadal trochę inaczej socjalizowani niż, niż warszawscy hmm. mężczyźni, no ta rzeczywistość może jednak wyglądać trochę inaczej. Ale no pewnie za chwilę się zagłębimy w szczegóły. Jasne, rozumiem. To w, w takim razie rozumiem, że takie cechy, na przykład jak yy, siła no jest jedną z cech przypisanych do, do mężczyzn. To jeżeli nie ta cecha dominuje w jakimś takim nowym modelu męskości przekazywanym właśnie czy opowiedzianym w tym badaniu, to jak albo jakie cechy są takimi, które stwarzają mężczyznę? Dobrze zadane pytanie, a ja muszę podzielić odpowiedź na dwie części, mhm. ponieważ zupełnie inaczej męskość interpretują młodzi mężczyźni, w naszym badaniu młodzi to był wiek 18 do 25, a inaczej e, ci starsi panowie. E, no i podczas gdy ci starsi, a dokładnie ci w wieku 58-69, mhm. e, interpretowali w tym badaniu męskość jako dojrzałość, mądrość życiową e, i dawanie poczucia bezpieczeństwa swojej rodzinie i partnerce, czyli tak je, no, można powiedzieć, prawie starodawne e, tutaj wyznaczniki. No O tyle ci młodsi, jak wspomniałam w wieku 18-25, nadal są bardziej przyklejeni do wyglądu zewnętrznego. Mm. I oni faktycznie zaznaczali, że męskość to dla nich e, atrakcyjny wygląd, silne ciało e, no i wyłania mi się z tego taka, taka myśl. Zresztą. To się też potwierdza u kobiet, bo w zeszłym roku z kolei omawiałam badanie mhm. również na zlecenie Gedeon Richter, seksualna mapa Polki. I w obu badaniach było takie pytanie o, o zadowolenie z siebie, w zasadzie o zadowolenie też z ciała i ze swojego życia seksualnego. No i okazuje się, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej zadowoleni. Mhm. I to jest w ogóle wspaniała, e, wspaniała informacja. Natomiast e, no, nie byłabym sobą, gdybym nie wyraziła no, jakiegoś yy, rodzaju zaniepokojenia tym, jak ci młodzi mężczyźni nadal są sklejeni z tym, jak wyglądają, a jak wygląda ich ciało, czy są sprawni seksualnie. Nie wiem, może to jest po prostu mm. kwestia młodości i z tego się wyrasta. Yy, może tak jest. No dobrze, ale i yy, tutaj też pojawiła się bardzo, bardzo interesująca rzecz. Ja się zastanawiam, z czego ona wynika Twoim zdaniem? Mhm. Na pytanie, czy jestem w związku, odpowiedziało więcej kobiet tak niż mężczyzn. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Zastanawiałyśmy się nad tym i w naszym gronie w Gedeonie z tymi osobami, które układały to badanie. Nawet zadawałam to pytanie, puściła mnie weter w trakcie konferencji prasowej, gdzie na sali siedziała jednak większość kobiet dziennikarek. No jest to faktycznie zastanawiające, bo w tegorocznym badaniu 80% mężczyzn, przepraszam, w zeszłorocznym badaniu 80% kobiet zaznaczyło, że jest w relacji. Rok później tylko 67% mężczyzn odpowiedziało tak samo. No więc, wiesz Jeremi, albo nam się rozpadło bardzo dużo relacji przez ten rok, e, coś się takiego wydarzyło, albo jednak jest tak, że my, e, my kobiety każdą tak zwaną situationship e, interpretujemy już jako relację, podczas gdy panowie jakoś luźniej do tego podchodzą. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No mnie jako kobietę też mm -hmm. to trochę, no tak wiesz, niepokoi. Rozumiem, rozumiem. <laughs> tak, tak, tak. No bo czym w takim razie, czym w takim razie jest relacja dla mm -hmm. mężczyzny? Co się musi wydarzyć, żeby on faktycznie zaznaczył w anonimowym badaniu, że jest faktycznie w relacji? No, wiesz, no też myślę sobie o tym, że takie coś jak situation, czyli znaczy kobiety szybciej przyswajają taką wiedzę niż mężczyźni, mm -hmm. na pewno, więc może to też jest kwestia jakby jakiegoś rodzaju edukacji seksualnej, czy do no, takiego zrozumienia, na czym polega relacja albo na czym polegają różne definicje relacji. Natomiast mhm. y, myślę sobie też o jeszcze jednej rzeczy, mhm. bo a, a propos tej różnicy, i to trochę mi w tym, w tym badaniu uderzyło, że generalnie mężczyźni są raczej zadowoleni z siebie. Nie zwykle. Ale oni się często nie, czują niedocenieni w związku. Tak. Tak, 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 faktycznie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tak, z jednej strony, tak jak wspomniałeś, są zadowoleni z siebie, i mało tego, bardziej są zadowoleni ci, którzy są w relacji niż ci, którzy są singlami. I w ogóle wychodzi na to, i wygląda na to, zarówno właśnie w ubiegłorocznym badaniu, też wśród kobiet to się potwierdziło, że my generalnie czujemy się lepiej, kiedy jesteśmy z kimś. No i to raczej nie zaskakuje. No bo mhm. Relacja jest jednak bardzo ważną, ym, ważną kwestią. Ym, ale poczekaj, bo odpłynęłam i teraz zapomniałam, jakie były Twoje o, o pytania. o tym, że mężczyźni są często zadowoleni A. z siebie, ale często nie docenieni w związku. No, Czy na czym tak. to polega? To znaczy, że oni na przykład nie. Nie mówią o tym, że chcieliby być docenieni i też tak. czasami sugerują, że tak jakoś dziwnymi, pokrętnymi drogami chcą, żeby, zro... żeby ktoś ich docenił na przykład, bo powiedział mi, wiesz, że, że mają problem trochę może z... właśnie z wyrażeniem tego, że... Z artykułowaniem potrzeby. Ja w tym chcę zostać doceniony. Tak, tak, wiesz, tam była taka dana, że 60% naszych respondentów faktycznie e, zaznaczyło, że tak zwana, taka niewidzialna praca, czy też taki mental load, czyli obciążenie mentalne... E, uh Jest przez nas, ich partnerki, niezauważane. I tu faktycznie w ogóle super, że o to pytasz, bo, bo to jest mój konik. Yy, I nawet nawet podejmowałam próby poruszenia tego tematu dotyczącego właśnie niewidzialnej pracy mężczyzn. Na razie te próby spełzły na niczym, więc super, że to wywołałeś. Bo widzisz, z reguły się mówi o niewidzialnej pracy kobiet, tak? O tej pracy opiekuńczej, yy, związanej głównie właśnie z dziećmi, z pamiętaniem o na przykład. Yy, no zarówno o wywiadówkach, jak i szczepieniach i zarówno dzieci, jak i szczepieniach psa i tym, co teściowej się powinno dać w prezencie i tak dalej, i tak dalej. I to jest przez feministki i słusznie opowiadane też właśnie jako ta niewidzialna praca i mental load, podczas gdy o męskiej pracy się mówi bardzo niewiele. I ja swojego czasu nawet zrobiłam taką y, ankietę wśród znajomych. Y, śmieję się, że taką sondę uliczną, bez wychodzenia na ulicę, bo to się odbywało oczywiście y, na, na Facebooku. I pytałam, Kobiety, ale z mojej bańki, podkreślam, no, która jest specyficzna bo jest warszawską bańką. E, czy one w ogóle widzą, zauważają e, jakąś pracę stricte męską, którą wykonuje ich partner, za którą być może nie dziękują. Mhm. No i wiesz, głosy były podzielone. Tak mniej więcej z tego, co pamiętam, 70% z tych e, kobiet, z którymi rozmawiałam, twierdziło, że nie ma takich prac e, i że wszystko jest na ich głowie. Mhm. Jedna wprost nawet napisała, że po rozwodzie zorientowała się, że jedyne, czego nie robiła i faktycznie nie umie, to jest wymiana oleju więc, w samochodzie. Więc jeżeli to było jedyne mentalne obciążenie i niewidzialna praca jej męża byłego już, no to znaczy, że to, to był pikuś. Um, Część, takie powiedzmy 30%, mówiło: No, już samym tym pytaniem uderzasz w jakąś moją strunę, bo mam wrażenie, że faktycznie są takie rzeczy, których ja nie zauważam. No, bo właśnie, samochód się sam nie odwozi na przegląd i sam się nie tankuje i nie myje, tak. Te wszystkie prace związane takie wokół domu z naprawianiem rzeczy czy konserwacją rzeczy. A jedna wręcz z tych moich znajomych respondentek zapytała bliskiego sobie mężczyznę. E, jakie są jego e, obciążenia, za które żona mu nie dziękuje, i słuchaj, to była taka lista. Mm -hmm. Ja jej nawet nie potrafię teraz mm -hmm. e, przytoczyć, bo tam były rzeczy, o których ja faktycznie e, nigdy nie musiałam pomyśleć, mm -hmm. będąc, będąc w relacji. Więc e, ja się cieszę, że mężczyźni to zaczęli zauważać, że za część rzeczy my nie wyrażamy. Nie wiem, wdzięczności, uznania, czy, czy, czy w ogóle ich nie, tych, tych rzeczy nie zauważamy, ale być może jest tak jak mówisz, że oni nie potrafią tego adresować. No, ja myślę, że, znaczy ja myślę, że to jest bardzo możliwe. To znaczy, też te badania pokazują, że często mężczyźni no, też nie mają do, do kogo otworzyć gęby. To jest oczywiście, zwłaszcza w przypadku Single jest około 30% mężczyzn ma faktycznie do kogo się odezwać. W związku bodaj 60, ale to jest tak 40% za, za mało. Zwłaszcza w takiej sytuacji, powiedzmy, relacji intymnej. No dobrze, zmieniając trochę temat, bo. Tak się dużo mówi o pornografii, że ona jest mm. taka zła i że ona tak wpływa na nasze oczekiwania i tak dalej. I to jest y, prawda. Zwłaszcza patrząc, biorąc pod uwagę, że dwa razy więcej mężczyzn czerpie wiedzę z, o, o seksie z internetu i z pornografii, ale jak sobie spojrzałem o tym, o czym marzą mężczyźni w trakcie seksu, to tak. się okazało tylko, że 2% tak. mężczyzn marzy o, o ostrym seksie. Tak, tak. To jest szok. Podzielam ten szok. Naprawdę go podzielam, bo się spodziewałam, że, że tutaj odpowiedzi będą inne. Faktycznie e, ważne jest jednak, żeby powiedzieć, e, że ta i robię tu cudzysłów e, edukacja seksualna e, poprzez pornografię no to nie jest żadna edukacja. Nie? Mhm. I tutaj te 19 chyba tam było procent mężczyzn, którzy wprost przyznali, że czerpią ją właśnie z pornografii to jest, to jest nadal wysoki odsetek, bo to znaczy, że naprawdę jedna piąta panów uważa, że, że, że seks e, może. Czy powinien wyglądać tak, jak to, co oglądają w porno. Co się z kolei przekłada na pewno na jakość ich życia seksualnego. Być może sobie jeszcze dojdziemy do tego wątku tam. Problemów z erekcją mm. i, i tego typu rzeczy. Um, natomiast. Y tak, faktycznie. Jakby w tym pytaniu, co mężczyźni uważają za tak zwany dobry seks. Ja szczerze mówiąc też się spodziewałam znacznie więcej mm. takich wymyślnych rzeczy. Jakichś kinków, fetyszy. No bo w końcu badania anonimowe, więc mogą się tutaj wyżyć. Tak, tak. A tu proszę bardzo. Tam przede wszystkim panowie mówili, że dobry seks to taki, który jest długi, satysfakcjonujący dla obu stron. I tam było jasno zaznaczone, że dla mm. obu stron. Dla wielu panów, w każdym razie deklaratywnie, Satysfakcja partnerki jest naprawdę czymś najważniejszym. Zresztą część z nich też w ten sposób interpretuje męskość. Tam padła też taka odpowiedź, że, że, że dla nich wyznacznikiem męskości jest też to, czy dają spełnienie seksualne swojej osobie partnerskiej. No więc teraz znowuż pojawia się pytanie, Jeremi, czy to jest deklaracja? I po prostu panowie czuli, że wypada odpowiedzieć, że dobry seks to taki, w którym partnerka szczytuje co najmniej raz. A, no czy faktycznie tak jest? Mhm. No ciężko mi odpowiadać za cały gatunek mężczyzn. Ja rozumiem. To... <laughs> Ale no dobrze, to kolejne pytanie, które nasuwa się właśnie odnośnie pytań o, o seks czy seksualność mężczyzn. To jest takie, że krąży taka powszechna opinia, że mężczyźni o seksie to myślą cały czas. Tak, to nawet kiedyś ktoś się chyba pokusił o policzenie, że to jest coś między co 5-7 sekund, coś mm. takiego. Nie wiem skąd to było wzięte. To no, jak to jest? To oni faktycznie myślą cały czas o seksie? No i Remi jak to jest? Faktycznie myśl, myśl, myślicie ja, cały czas o ja, w seksie? Ja nie wiem, nie wiem, no, ja się <grym> mogę <grym> tylko na badania powoływać, <grym> wiesz, tutaj. No. Nie wiem. Czy wiesz, co, ja myślę, że w ogóle. W ogóle myślimy o seksie, no jesteśmy istotami seksualnymi, tak? I, I to, że jesteśmy istotami seksualnymi nie ma płci, myślą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, no tylko, że pewnie, a nawet na pewno jesteśmy inaczej wychowywani, inaczej socjalizowani, też inaczej ta seksualność jest nam opowiadana. E, też my, kobiety, się bardziej boimy tej łatki osoby rozwiązłej, e, no bo przecież tym nas się straszy od małego. E, panowie się trochę tej łatki boją e, mniej. E, natomiast z kolei e, też była taka, taka dana właśnie w, tym, w tej części badania dotyczącej seksualności, że panowie wcale niekoniecznie mówią o tym, jakie są ich pragnienia i fantazje w swoich relacjach. No bo się boją reakcji partnerki. I ja jestem w stanie, wiesz, po latach pracy w gabinecie, a przez wiele lat głównie z kobietami, naprawdę jestem w stanie w to uwierzyć, że, że w momencie, kiedy sobie wyobrazimy w taką, taką relację, w której ta kobieta i tak się czuje przeciążona, ma ten właśnie mental load i ilość niewyobrażalną, niewidzialnych obowiązków mm -hmm. związanych z opieką nad domem, e, a jeszcze potem po pracy przychodzi jej partner, e, który na co dzień w ogóle bardzo mało mówi o emocjach i swoich potrzebach, bo nie umie i nagle wykrztusi z siebie, że on to by chciał, żeby ona się przebrała za uczennicę, czy tam, nie wiem, założyła mm -hmm. perukę, cokolwiek, no to wiesz, podstawową reakcją tych kobiet najczęściej jest i co jeszcze? Mm -hmm. No chyba ci się mm -hmm. w głowie, powiedzmy, poprzewracało. To. I ja też gdzieś rozumiem mm, to, że, że. Znaczy nie dziwi mnie to, że nie umiemy ze sobą rozmawiać mhm. o swoich potrzebach, fantazjach, preferencjach. Um, no bo ani nikt nas tego nie nauczył, nie mamy języka, żeby o tym mówić. Mhm. E, jesteśmy często y, no, tak naprawdę dość pruderyjni i, i jakoś tak fantazje, fantazjami porno, okej, okay, ale już, żeby porozmawiać w relacji o tym, czego potrzebuje. Mhm to nie bardzo. I naprawdę mam takie poczucie, że mężczyźni się boją reakcji, część mężczyzn się może bać reakcji e, swoich partnerek. Mm -hmm. Znaczy ja też y, pamiętam, dr, też mnie dr, nie dziwi jak w ogóle reakcja kobiet, to znaczy... No, ja też nie. Z tego, co pamiętam w tym badaniu seksualnym APA o którym wspominałaś, chyba 50% kobiet nie ma ochoty na seks ze względu na stres właśnie. To, więc mm -hmm. jakby to jest... No, I obciążenie. I to jest dokładnie, dokładnie ten stres związany z przeciążeniem. Więc naprawdę, jak ja sobie wyobrażę kogoś, kto już ledwo ciągnie nos po ziemi, a tu przychodzi tak zwany stary i jeszcze mówi, no mogłabyś założyć jakieś ko koronki, pończoszki, to wiesz, też bym takiego starego wystawiła za drzwi, nie. Więc, e, więc to jest kwestia jakiejś współpracy i dogadywania się e, na każdym polu, nie tylko seksualnym. Natomiast jeżeli już jesteśmy też w tym wątku, to ja bym chciała też wspomnieć o takiej danej, która mnie, mnie zatrzymała, bo w zeszłym roku, z tego co pamiętam, 13% przebadanych kobiet e, zaznaczyło nam w, w badaniu, że uprawia Seks rzadziej niż by chciały. Mhm. To może nie jest jakiś wielki odsetek, no ale jednak. W tegorocznym badaniu 30% mężczyzn zaznaczyło taką odpowiedź. Czyli zobacz, jest jakiś procent par, mhm. które żyją ze sobą. Yy, ale oboje są sfrustrowani seksualnie, każdy z nich by chciało mm. tego seksu uprawiać więcej. Ze swojego gabinetowego doświadczenia wiem, że często to naprawdę wygląda tak, że kobieta się masturbuje w sypialni, kiedy mężczyzna bierze prysznic, pod którym się masturbuje, nie wiedząc, że ona się masturbuje w sypialni. Mm. I zobacz, ile musi być napięcia i y, jakiejś takiej frustracji w takich relacjach, a oni nadal ze sobą nie rozmawiają. Mm, mm, mm. To y, dlaczego mężczyźni nie uprawiają seksu? W sensie nie, ty, nie, nie tyle, co, ile by chcieli. Bo jest takie, yy, oczywiście, no, ben, będąc singlem, wiadomo, że, że tak powiem, nie, nie jest tak łatwo na w cudzysłowie, jak jest się, yy, w związku. Natomiast. Yy, mm, to, to mnie zaciekawiło, że wśród głównych powodów najwięcej mężczyzn wskazuje, że nie spotkał odpowiedniej osoby, Ach. z którą chciałoby się spotykać na seks. Tak. To jest w ogóle dla mnie i to jest urocze dla mnie, można tak, powiedzieć. Tak, dobrze, że użyłeś tego słowa, bo ja też miałam to słowo na końcu języka, ale nie wiedziałam, czy ono tutaj pasuje. Mhm. Mnie to rozczuliło. Mhm. A, to znaczy, że gdzieś upada ten mit yy, i całe szczęście. Yy, ten mit takiego, yy, wiesz, faceta, któremu jest absolutnie wszystko jedno. Mm -hmm. nie? Są przeróżne rymowanki i okropne powiedzenia na ten temat, jak to facetowi jest wszystko jedno, potwór, niepotwór, byle. Mm -hmm. Tam się rymuje końcówka, zostawię to Państwu. Yy, I okazuje, albo że właśnie, złapie wszystko, co nie ucieknie mu na drzewo. Zobacz, nawet w języku potocznym jest bardzo dużo takich naprawdę niefajnych powiedzeń, mm -hmm. robiących z mężczyzn jakąś taką, wiesz, by z mózgą narośl yy, przyczepioną do penisa, który rządzi ich światem. Yy, podczas gdy niby my, kobiety, to jesteśmy takie uduchowione i w ogóle ten seks to jest prawie, że wiesz, mistycyzm, nie? Przecież to nie jest prawda. Um, no i nagle się okazuje, że faktycznie sporo mężczyzn mówi, nie, ja naprawdę nie chcę z byle kim. To ja już w ogóle, ja już wolę w ogóle nie. Mhm. No i pewnie wtedy stawiają na masturbację, no co nie dziwi, a, niż faktycznie wyrywać dziewczyny, na których mi, mi nie zależy, bardzo mnie to cieszy. To mm -hmm. znaczy, że naprawdę już y, albo zaszła jakaś zmiana, albo jest tak, że w końcu pierwszy raz ktoś zadał to pytanie mężczyznom. Mm -hmm. A bada badają się mężczyźni? Chodzą do lekarza. Oj, słabiutko. No, no tu nam wyszedł dramat. Bo jak się chodzi do lekarza, to jeszcze lekarz coś odkryje, że coś jest ze mną nie tak, prawda? No. Tak. No I to jest, to, i to jest no, chyba jeden chyba z największych problemów, tak naprawdę, Jezu, patrząc tak. Na, to, na to badanie. Tak, tak, tak. To mnie bardzo zatrzymało. Akurat to, co powiedziałeś, że jak pójdę do lekarza, to lekarz znajdzie problem, to moim zdaniem nie ma płci, dlatego że kobiety akurat też często na przykład naprawdę mówią: Nie chodzę na mammografię, bo jeszcze mhm. mi znajdą guzek, nie? No, na tej zasadzie. Ja mam wrażenie, ale być może, być może się mylę, yy, że, że mężczyźni nie chodzą do lekarza. Yy, też mimo wszystko dlatego, że to nadal jest uznawane jako niemęskie. I że, a już zwłaszcza profilaktyka, wiesz, jak już coś ci tam odpada, ropieje i bardzo boli, albo masz problemy z erekcją, no to okej, okay, to pójdziesz, ale profilaktyka wiesz, że jest dla bab trochę, nie? Mało tego. Chyba taką jedną z rzeczy. Jedną ze smutniejszych, które usłyszałam podczas pracy z mężczyznami, to była taka wypowiedź i to nie jednego mężczyzny, który był zarówno mężem, jak i ojcem. I on powiedział wprost, że on wręcz wstydzi się, wstydzi się chodzić do lekarza, ponieważ czuje ogromną presję ze strony swojej partnerki, żeby nie szedł na L4, no bo przecież on jest prowajderem, czyli no, on ma zarabiać na rodzinę, nie? No to jak to? Po prostu facet się rozłoży i będzie leżał w łóżku i co, ja mam go jeszcze obsługiwać i w tym czasie latać za dziećmi i tak dalej, i tak dalej? Więc faktycznie, na przykład, m, część mężczyzn z tego powodu nie chodzi, nie chodzi na zwolnienia, mm, mm. i bardzo słabo wygląda kwestia badań profilaktycznych w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową. I to bym naprawdę tu chciała mocno podkreślić: mm. że, że panowie się powinni badać częściej, bo z naszego, z naszego badania wynika, że tylko 7% respondentów kiedykolwiek była na takim badaniu. Mm. E, żałuję, że nie spytaliśmy o to kobiet w zeszłym roku, e, natomiast znowuż moje doświadczenie gabinetowe pokazuje, że my chodzimy znacznie częściej się badać no z tej prostej przyczyny, że większość infekcji przenoszonych drogą płciową u panów nie daje objawów. Mhm. Więc jak ich nic nie swędzi, nic nie piecze, no to nie chodzą. No a my z kolei e, mamy objawy, więc to my wydajemy krocie na posiewy, e, wiesz, antybiotykoterapię i, i chodzenie po ginekologach, mhm. a panowie mówią, no wiesz co, no mnie nic nie swędzi. No tak, tak. już nie wspominając na przykład o szczepieńce na HPV. To, 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 to już w ogóle, no przecież rakszyki i macicy, no to po co facetowi takie dokładnie. szczepienie, nie? I tu jeszcze ci wejdę w słowo, bo już widziałam, że chcesz coś powiedzieć, ale to jest dla mnie bardzo ważne, że niestety też część lekarzy zniechęca mężczyzn do takich badań i dosłownie mówią wprost, jeżeli pana nic nie szczepienie, nie swędzi, to po co baba pana wysyła na badania? Mhm. I to już jest karygodne, no bo kto jak kto, ale lekarz jednak powinien wiedzieć, że, że on może być nosicielem bezobjawowym, mhm. nie? A to ciekawe, bo trochę pomyślałem sobie, że to może być ten lęk trochę jak na spowiedzi, że ksiądz y, po prostu y, z, zbeszta cię za to, że, że nie przyszedłeś wcześniej ze swoimi grzechami i to dlatego. No ale no, to są, są różni ludzie i różni lekarze. A, oczywiście. Y, na, na koniec takie ta, też tak no, ciekawostkowo w sumie, dla mnie to było na przykład zaskoczenie. Y, wiek inicjacji seksualnej mężczyzn, tak. to, było, to było zaskakujące. Co stawiałeś, że będzie wcześniej? Tak. No, to zawiesimy na chwilę głos, żeby nasi słuchacze mogli się tutaj zmurzyć nad tym. 19,5. i pół. Mhm roku życia. Nie wiem jak to dobrze powiedzieć po 19, polsku. 19 miesięcy. 19 6. miesięcy. Kobiety ciut wcześniej, 19 rok życia. Dla mnie to nie było aż tak szokujące, bo, bo to pamiętałam jeszcze z badań doktora Izdebskiego, że, że jakoś ta, ta liczba się bardzo nie zmieniła na przestrzeni wieków, chciałam powiedzieć dekad. Natomiast wiesz co mnie zatrzymało? Jak wielu mężczyzn tych młodych w grupie 18-25 nie ma za sobą inicjacji seksualnej. I drodzy państwo, to jest aż 49% naszych przebadanych mężczyzn. To wisko a... połowa jest przed inicjacją. A... Z czego to wynika? Jak myślisz? W sensie, bo to, to wydaje mi się, że to jest generalnie dosyć późno, patrząc na, yy, no, nie, na, na, na statystyki. Jak myślisz, czy to jest. Z czego to wynika, że to jest tak, taki wiek? A może ja się po prostu mylę? Na przykład mówię, bo że my już o, starzy to... jesteśmy, że my pamiętamy no, inne czasy. Tak. Po <głosy> <głosy> nie, <głosy> nie wiem, nie, za moich czasów, <noise> za <ich> czasów <głosy> tak, tak. <głosy> było inaczej. No więc wiesz co, może to jest znowuż o tym, że faktycznie e, ci, e, ci młodsi mężczyźni właśnie myślą, kurczę, nie chcę z byle kim. To by była ta fajna odpowiedź. E, inna odpowiedź, bo już mnie o to pytano. Ja mam kilka e, takich typów. Druga moja odpowiedź jest taka: hmm, może nie mają z kim, hmm. bo my kobiety się też bardzo zmieniłyśmy. I tak jak ja pamiętam jeszcze, wiesz, ja 13 lat uczyłam wychowania do życia w rodzinie w y, podstawówkach, e, przepraszam, w gimnazjach, bo jeszcze wtedy były gimnazja i szkołach ponadgimnazjalnych. No to wiesz co? 15 lat temu typowe było, że dziewczyny naprawdę się łapały na te manipulacje o dowodzie miłości i o mm. tym, że już czas, że już trzeba, nie? A dzięki wszystkim warsztatom i edukacji dziewcząt stały się one bardziej asertywne i są już po prostu nieprzemakalne na takie argumenty. Więc być mm. może jest też tak, że ci młodzi nie mają po prostu z kim tego seksu uprawiać, bo dziewczyny im mówią, N -n". nie, ja nie chcę. A więc może być też tak. Trzecia, trzeci mój pomysł jest taki, wiesz, jak sobie pomyślimy o tych 19% mężczyzn, którzy, którzy oglądają pornografię, jak sobie pomyślimy o tych młodych mężczyznach, którzy no, mierzą swoją męskość wyglądem mhm. i sprawnością i atrakcyjnością fizyczną, no to jak oni sobie robią taką presję, no to ja się też nie dziwię, że oni nie inicjują, bo się po prostu boją odrzucenia, mhm. bo my też potrafimy być okrutne i też po podnosimy poprzeczkę. A, ten, Czyli ten, niska pewność chłopakom. siebie również może wpływać tak na to, że ten, ta inicjacja jest dosyć późna. No, to to, to było faktycznie było dosyć dla mnie zaskakujące. Dobrze, tutaj naszą rozmowę zakończymy. Oczywiście raport Zrozumieć Męskość, Rzeczywistość Polskiego Mężczyzny na zlecenie GEDA Wiktor Polska obfituje w dużą większą ilość danych, więc jeżeli chcecie, to znajdziecie taki raport na pewno w internecie i odsyłamy was do niego tutaj naszą rozmowę kończymy Kamila Raczyńska do doktorka seksualna była. dzisiaj ze mną dziękuję ci pięknie za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Tylko dla dorosłych w Z.